A teraz o gołębiach, ale pieniądze i to niemałe też pojawią się w tle tej historii. Pan Tadeusz, zagorzały hodowca gołębi, ma zapłacić 125 tysięcy złotych za gołębnik. Sąsiedzi poskarżyli się na właściciela ptaków do powiatowego nadzoru budowlanego w Świdwinie, a ten uznał nadbudówkę za samowolę budowlaną. Po raz kolejny życie pisze lepsze scenariusze niż zawodowi scenarzyści. Mariusz Smolewski. Panie Balcerkowa, ja mówiłem mężowi, że tutaj żadnych gołębi tolerować nie będę. Tak jak w przypadku serialu Alternatywy 4 i tym razem z powodu gołębi sytuacja sięgnęła absurdu. Tak jak filmowy Balcerek, pan Tadeusz z Nowego Ludzicka też kocha swoje gołębie. 15 lat temu ze starych desek sklecił dla nich gołębnik. Niedawno schronienie dla ptaków przestało podobać się sąsiadom. Donieśli urzędnikom powiatowego nadzoru budowlanego w Świdwinie. Ci nadbudówkę obejrzeli, potem uznali za samowolę budowlaną, a następnie godnie wycenili. Uważałem, że to jakaś pomyłka, że żart, no ale okazało się, będąc w nadzorze budowlanym, że niestety, no to jest prawda, że muszę uiścić 125 tysięcy plus koszty legalizacji. Gołębnik pana Tadeusza Gizińskiego może okazać się najdroższą budowlą w okolicy. To nawet trudno jest komentować. No, wydaje się, że to jest wykmit administracyjnej wyobraźni. Taka kwota wynika z wyliczeń urzędników, którzy gołębnik zakwalifikowali do najdroższej kategorii budowli. Nieszczęściem jest, że w tymże postanowieniu zawarł również informację o opłacie legalizacyjnej, bo taka opłata w prawie budowlanym funkcjonuje. A to kwota niebagatelna. Za mieszkanie się płaci powiedzmy 80 tysięcy czy 60, a za gołębnik tyle. Trochę desków. 15 lat temu urzędnicy nie widzieli problemu. Takich obiektów stoi setki w gminie i nikt nie wymagał nigdy jakiegoś pozwolenia na takie budyneczki. Wartość samego gołębnika jako budowli jest zerowa, ale dla starszego mężczyzny gołębie to hobby bezcenne. Uwielbia się w tych gołębiach, kocha gołębie. No i... Hodowca nie zgodził się zapłacić 125 tysięcy za legalizację. Urzędnicy nakazali gołębnik rozebrać. I nie będę miał wyjścia, no to rozbiorę, zlikwiduję ten gołębnik, a gołębie zawiozę do nadzoru budowlanego w Świdwinie, niech się opiekują. Pan Tadeusz odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. Teraz czeka na odpowiedź. Istnieje coś takiego w cywilizowanym świecie, w Polsce także to jest stosowane, jak na przykład miarkowanie kar. Każdy sąd zna taki instrument. Zabrakło nie tylko miarkowania kary, ale i zdrowego rozsądku. Hodowca jednak wierzy, że urzędnicy odnajdą i jedno, i drugie. Mariusz Smolewski, TVP Info.